dzisiejszym odcinku zrobimy coś ultra głupiego. Wejdziemy na TikToka i obejrzymy najbardziej cringe'owe i nawet nielegalne TikToki. Oczywiście z Fortnite oraz z Pumą. Powiem jeszcze szybko, że jeżeli chcecie znaleźć się w mojej liście znajomych, koniecznie wpiszcie kodzik Holm do sklepu oraz napiszcie swój nick w komentarzu. Dzisiejszego odcinka dodam aż 10 osób. Tylko żeby nie było jak poprzednim razem, że dodałem 2 osoby i się okazało: Holm, ja cię nie wspieram, przepraszam. No, niestety jakby to jest tylko dla wspierających. Tak więc upewnijcie się, że macie aktywny kodzik, no i zaczynamy. Jeżeli szukacie idealnego fotela gamingowego, to nie mogliście lepiej trafić. Od jakiegoś czasu współpracuję z firmą Diablo i to właśnie ich produkty jestem w stanie polecić z czystym sumieniem. Sam na co dzień z nich korzystam i są bardzo wygodne, z czym nieraz miałem problem szukając jakiegoś siedliska. Firma Diablo nie produkuje jedynie foteli, mają w swojej ofercie również biurka czy też inne gadżety. W ich ofercie możemy znaleźć również rzeczy takie jak podkładki, kubki, koszulki, odkładki pod fotele czy też masę innych rzeczy. Z kodem Holm możecie odebrać 3% zniżki na całe zakupy. Zapraszam serdecznie do opisu po więcej informacji. Zanim przejdziemy do sedna odcinka, wbiłem jeszcze na swój profil TikTok, o którym pewnie nie wiedzieliście i się szczerze wam nie dziwię. Nagrywam tutaj od niedawna, a w sumie no dosyć dziwne, ponieważ te filmy wrzuciłem około rok temu, a te parę dni temu. No mam tutaj 60 tysięcy obserwujących, więc myślę, że nie najgorzej, niedługo na pewno będzie 100 tysięcy. No i co, jeżeli macie TikToka, to koniecznie wbijajcie, jest to mój oficjalny profil, mam weryfikację swoją drogą, bo TikTok sam do mnie napisał. Nie wiem jak to się stało, ale na przykład ten film zrobił milion wyświetleń i około 150 tysięcy lajków. Nie miałem tyle nigdy na YouTubie. No a tutaj mamy nawet Lolę, proszę bardzo. Lola, Adam Małysz, skoczek. Skaczę sobie przez papiery. Siema, 31 500 lajków. Tak działa TikTok. Mam pieska, który skacze i zrobił lajki. Wytyfy. Nie, ale całkiem fajny filmik swoją drogą. Też ma 400 tysięcy lajków. Wyświetleń, przepraszam. Dobra, ale tu nie mowa o mnie. Dzisiaj pooglądamy najbardziej rakowe, zboczone, nielegalne TikToki o Fortnite i nie tylko. Głównie o Lynx, czyli o Pumie. Nie wiem, czy jakaś Ali będzie. Może, nie mam pojęcia. Generalnie troszkę ich jest. Jestem już na pierwszym, bo ma 1073 lajki i nie mam pojęcia, co to jest. Jeszcze tego nie oglądałem, powiem szczerze. Jest tańcząca Lynx i to chyba... Okej, dobra. Dobra, no to już wiemy. Zaczyna się... Czemu coś takiego ma 1000 lajków? Przecież nic nawet nie ma. Czekajcie, może obejrzę do końca. Jaka mina w ogóle. Nie, okej, to był zwykły edit. To był zwykły edit Lynx, więc tu jeszcze nie było nic takiego złego. Ale z tego co słyszałem, następne TikToki są tragiczne. I nie ukrywam, że trochę na nie czekam, bo jestem ciekaw, jak bardzo są tragiczne. Dobra, lecimy dalej, do góry. Co to jest? Aha! Ej, tutaj pokażę nam teraz jakby na podstawie twarzy, do kogo najbardziej, do jakiego kraju jest przypisana podobna postać. Ali. Dobra, Ali jest w 43% British. O cholera! Ej, to jest fajne akurat, no. O, jest Lynx! Lynx Francja! Wytyfy w ilu procentach? Czekajcie, puściłem jeszcze raz. Lynx w 68% jest francuska. Tak się nie mówi. Francuska. Wytyfy. I to ma tylko 20 lajków. To jest o wiele fajniejsze niż poprzednie. Ma tylko 20 lajków. Tak działa TikTok. Przepraszamy, ten film jest niedostępny. Okej, już wam tłumaczę. To był jeden z tych filmów. Był tak mocny, że TikTok go usunął. Ale wiem, że są nieusunięte. O tym mówię, dlaczego? Przecież to jest perfidnie. Nie, nie chcę tego więcej oglądać. Ja, to ma 3573 lajki. My wiemy, co to jest. Wiemy wszyscy. No, nie, nie. Do widzenia. Jak ludzie widzą mobilnych graczy? No, to nie, to byłem ja. Aha. No chyba was posrało. To jest telefon. Ej, przestań. Ziomek, uspokój się. Jezus Maria, tak nigdy w życiu na... Dobra, ja nigdy w życiu tak nie będę na komputerze potrafił, a kole... Ja pierdzielę. Zazdroszczę skilla. 43 tysiące łapek. Nie no, ale szacun, jeżeli ktoś tak potrafi na telefonie. Czy to wiadomo, to idzie się nauczyć, ale... Ja doceniam każdego, kto jest lepszy ode mnie. Czyli wszystkich, bo... No. Gani streama, część 2, chyba streamera, to jego motka. No nie. Słuchajcie, cofnąłem do początku. Błagam, już po tym chyba widać. Zobaczymy, czy zgadli. Gra tym skinem. Gra 1v1 z dzieciakami. Ale puenta. No i chyba to tyle. Dobra, zobaczmy, czy ktoś zgadł. 661 łapek, spoko. 1120 komentarzy. Holm, mój ulubiony youtuber. O Jezus, uwielbiam cię, ziomek. Holmik, Holm Eza z wami. Holm mało nagrywa, to prawda. Ale to pretensje do Fortnite, że nie dają kontentu. To ja mam nagrywać. Robię klocka na kiblu challenge. Wiadomo, że Holm. Pumcia Holm, to jego profilowe. A, i to Holm. Nie, no dobra, czyli tutaj każdy poznał. Miło, fajnie, fajnie. Okej, okay, jakiś rysunek Pumy? Rysunek, czy co? Ej, co to jest w sumie? Ona sprayuje czymś.
Nie znam się, naprawdę, przepraszam, jeżeli ktoś wie, co ona robi, czy coś, to możecie napisać, ale swoją drogą wyszło mu, albo jej, to bardzo ładnie. Wygląda to naprawdę spoko, tym bardziej, że ona używa tak naprawdę jednego koloru do narysowania tego. Bardzo ładne i 3000 łapek. To jest fajne. Osoby, bez których Fortnite byłby... O cholera. Manojek, what? Ernest i Luni, ale... O, i Jacob. I to tyle? Jeszcze Jawor! O, kolejny bardzo fajny TikTok. Bardzo, bardzo miło się takie coś ogląda. Ernest i Holm the best. Holm. Maniek. Bez kitu. Czemu ktoś tak manojka zapisał? Masz jakieś materiały? Czy to nie, jest... Tak. To jest to. Nie, to muszę się przyzwyczaić, bo nie sądziłam z nim. Ja wam... Ja dam wam to obejrzeć. Proszę mi nie lajkować. Nie. Nie. Wy wiecie z czego to jest. To jest moment z mojego odcinka, gdzie odpowiadałem modulatorem Google, inaczej, tłumaczem Google. I koleś na mnie wziął sobie mój odcinek po prostu i se zrobił 4000 łapek prawie. Można, no spoko, mi to tam jakby nie przeszkadza. Nie mam żadnych pretensji, że sobie wziąłeś urywek mojego odcinka, ale dosyć łatwy sposób na lajki. Lubię być czasami na górze. A to jest moje. No high ground jest ważny akurat w Fortnite, to prawda. A to jest cringe. Rozmawiamy o Fortnite. Ale gramy w Fortnite'a! No, dobra, ja to pamiętam, niestety. Nie chcę do tego wracać, dobra? I czemu to ma 42 tysiące łapek? Oho, jest Miałośniak i Lynx. Podniósł ją. Co ty jej robisz? Aha, dobra, chyba wiem. I czemu jest zbliżenie na... Okej, wiemy, jakie są TikToki. I to tyle? Aha, super, i to ma 100 tysięcy łapek! Lajków! No chyba was posrało, przecież tu jedyne co widać to dupsko Lynx i jak miał się jak ją podnosi. TikTok jest bardzo dziwną platformą. Okej, kolejny film usunięty, więc wiemy co to było. No nie! Dlaczego? Dlaczego? To jest... I to tyle? To tyle? Tak? To tyle? Okej, cieszy mnie jedna rzecz, to ma mało lajków. Inaczej, ma dużo lajków. 265 lajków, to i tak jest dużo. Ale ten TikTok polega na tym, że Aura trzyma dupę Lynx i ją macha. Jeszcze ludziom się to podoba, ja naprawdę nie chcę nagrywać więcej TikToków. Inaczej, oglądać TikToków z Fortnite'a. Możemy się umówić, że jeżeli pod tym odcinkiem wbijecie, dajmy, że 10 tysięcy łapek, to następny odcinek nagram z kamerką. Ja pierdzielę. Czy to nie podchodzi już pod... Czy to jest w ogóle legalne? Jakby, wydaje mi się, że to powinno być zbanowane. Takie rzeczy powinny być na stronach plus 18. A tak to przyjdzie tutaj jakiś koleś, co nazywa się Barbie, ma 9 lat i powie: o Jezus, Lynx języczek wystawiła i macha dupą, lol. Czemu koleś dał jeszcze hashtag seks? Nie, to jest przegięcie pały, to już jest naprawdę przegięcie. No. Kiedy masz 6 lat, pobrałeś TikToka i lubisz Fortnite. No przepraszam, ja nie wiem. Ja nie wiem, jak to inaczej opisać. Dla mnie tak to po prostu wygląda. Oddaj mu. Słucham? Słucham? Wait? Co? Co? Dobra, starczy! Czekaj, zabierz ten napis, zabierz. Ja wam chciałem na początku przetłumaczyć. Jesteście niektórzy jeszcze młodzi, ja to uszanuję. Jak ktoś to zrozumiał, łączę się z wami w bólu, ale nie chcę wam psuć życia tłumaczeniem tego. Do widzenia. I to ma 70 tysięcy lajków, ale zabawne. Kolejny film usunięty. Szczerze? Cieszę się. No. Co to takiego? Okej. Bardzo fajnie ten skin wygląda z tym plecakiem. Rzeczywiście, jakby... Ciekaw jestem jak... No proszę mi nie komentować. 200%, it's okay. No ludziom też się spodobał. Bardzo fajnie wyglądający backbling. Okej, siedzą sobie na komputerze. Dwie Lynx. Co robią dwie Lynx? Nie mam pojęcia. Wpisała coś na jakimś pseudo YouTubie. Wchodzi w filmik. Napiła się mleka. No to odpiję mleko, jakby nie patrzeć, okej. I przywaliła łbem w ścianę, w drzwi i wypluła. I... No. Co jeszcze? I piję więcej mleka. Jaki to ma sens? Co to ma do przekazu? I wyrzuciła mleko. I się zbekała, dostała w mordę. Co to miało pokazać? To było głupie. Okej.
Upgrade, upgrade, fuck go back. Nieprawda. Ja bym to zrobił inaczej. Upgrade links, byłaby, tutaj powinna być Ali, a tutaj powinna być Vix. Wydaje mi się, że Ali jest o wiele fajniejsza. Tym bardziej, że to jest siostra Pumy. A Vix to jest, nie wiadomo co to jest. Nie mówię, że Vix jest jakimś złym skinem czy coś, no ale tak uważam, tak uważam. Okej, okay. No i tutaj również nie mogło mnie zabraknąć. Moim zdaniem ten nowy skin Pumy mi się podoba. Pumcia najlepsza, niech się nie wymyślają. Holm płakał, jak oglądał. Biedny Holm, Pumcia jest tylko jedna. No, czyli tutaj już moi widzowie również przybyli. So today I'm gonna show, Okej. Koleś pokazuje swój telefon. Dlaczego? No, okej. No, okej. No, widzimy, że chyba jest fanem. Tylko nie wiem, czy Lynx, czy jej. What? Co tam się dzieje? Czemu? Miał się bije Lynx. O Jezus. I to mnie bardziej bryje banie niż kupowanie dziewczyn. Chyba wrócę do tego. Żartowałem, nie wrócę. What? Lynx chłop. A nie, to miał śniak. Okej. No nie musiała być. Jak, tutaj spoko. Koncept skina i tak dalej. I nagle dupa Lynx. Cały ten odcinek powinien się nazywać dupa Lynx. Dlaczego? 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 A. Zgadza się, tak się właśnie je Oreo. Do Lynx. No. Okej. To jeszcze nie jest najgorsze. To jest spoko, taki krótki edit. Tylko że, czemu ja ciągle mówię edit? Tylko że wiadomo, dla kogo to zrobił. Jakiś napalony dzidziuś. Miasles, co ty kurde robisz? Nie możesz mieć z nią bara. Czemu nie? Bo ma 16 lat. Jak jest tylko liczbą, przepraszam, że tak szybko nie tłumaczę, ale jakby ja nie wiem, czy ja w ogóle chcę to dalej oglądać, bo to już się źle zaczyna i... Tak, wiesz co jeszcze jest numerem? Co? 911! Mika! Utknęła w pralce. Nie da się utknąć w pralce, ale wiemy, co się zaraz stanie. No. I kto przyjdzie? Miausles. Pewnie, że tak. Jaki zadowolony. Teraz mogę zrobić wszystko, na co mam ochotę. O cholera. Lynx pics that hit different 18+. Zdjęcia Lynx, które uderzają inaczej, że tak powiem. No, 18+, wiemy co to będzie. To było fajne. Ej, to był jedyny TikTok, który mi się dzisiaj podobał. Ale musiał zawieść, kurde, masę dzieci, które czekało na to. No. Ooo. Ej. To jest siostry. To jest fajne. To mi się podoba. To jest fajne, Eddie. To jest bardzo fajnie zrobione. O nie, ja znam tą muzykę! O nie! Dlaczego zrobili to? Żegnam! 17 tysięcy łapek. Okej. Proszę, żeby to było zwykłym editem. Żeby to nie było jakieś zboczone gówno. I... zwykły edit chyba. Spoko, może być. Okej, to jeszcze było okej. I wracamy oczywiście do Nor... Czemu? To jest... Widać z czego to jest, no... No... Dobra, ja psycha sitting. I to koniec. Dobra, dziękuję serdecznie, to koniec. Im więcej oglądałem tych TikToków, tym gorzej działo mi się w głowie, powiem wam szczerze. No cóż, przypomnę tylko, że jeżeli chcecie więcej, to pamiętajcie, 10 tysięcy łapek i nagrywam kolejny odcinek z TikToków. Możecie proponować, co chcecie na tych TikTokach. No i oczywiście będzie to z kamerką, bo nie wiem, czy mówiłem wcześniej, nie wiem, czy teraz. Dziękuję serdecznie wszystkim za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia. No i cześć.